Witam Kościele. Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Chrystus jest moim Panem, światłością. To, kim jest dla mnie, najpełniej oddaje pieśń. Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest to. A śmierć zyskiem jest. To mój król, moja pieśń, życie me. I radość ma, moja moc i mój miecz. Pokój mój, tym jest mój Pan. Dziękuję Bogu, że okazał łaskę i mogłam osobiście poznać mojego Zbawiciela i zrozumieć, co dla mnie zrobił na krzyżu. To przywilej, że mogłam to zrozumieć. Wyratował od władzy ciemności i przyniósł do Królestwa Bożego i mogłam stać się dzieckiem Bożym. Dzięki Jego świętej krwi zostały zmazane i pogrzebane moje grzechy. Chrystus ofiarował nam przebaczenie i usprawiedliwienie i życie wieczne. I ta pewność, mogę w takim świadectwie powiedzieć, bo pastorowa Jola mówiła o rodzinie, że dożyli chwili i zbawienia. A ja mogę powiedzieć, że można tej chwili nie dożyć. Miesiąc temu miałam taką sytuację. Jadąc z córką na wizytę do Katowic, śpieszyłam się, ale miałam jeszcze po drodze coś w sklepie zamówić. I stanęłam po drugiej stronie tego sklepu. Jest to na poboczu, nie w centrum miasta, więc ta droga jest taka, nie jest ruchliwa. Przed sklepem było pełno samochodów, więc nie mogłam tam zjechać. Stanęłam po drugiej stronie. Popatrzyłam się w jedną i drugą stronę, starałam się uważać i starałam się, żeby jako kierowca nie stwarzać, wiem, że takie sytuacje mogą być dla drugich kierowców stresujące, więc popatrzyłam się w prawo, w lewo i znów w prawo, nie, odwrotnie, popatrzyłam się w lewo, w prawo, w lewo. I zaczęłam biec. Chciałam szybko po prostu przebiec przez tą ulicę. I naraz słyszę, że coś trąbi na mnie, znaczy samochód. Stanęłam na środku drogi i ten samochód przejechał. On tak szybko pędził, że go nie zobaczyłam. Nawet nie wiedziałam, że tam jest taki lekki zakręt, dlatego nie zobaczyłam go. I tak pędził, że nie miał szans. Albo by wderzył do mnie, albo w samochody. Więc to, że ja stanęłam na środku drogi, on mógł przejechać, znaczy nie miał szans nawet zatrzymać się, przejechał, bo tak szybko jechał. W myślach podziękowałam Panu Bogu, że pomogłam, może nawet nie to, że zginąć, tylko... No coś mogło się stać. I dopiero gdy weszłam do sklepu, popatrzyłam się na sprzedawczynię i dopiero wtedy dotarło do mnie, co się stało, bo stała za ladą, bo okno miała naprzeciw właśnie tej drogi, więc widziała całą sytuację i była tak przerażona. A ja po prostu tylko podziękowałam Bogu, że nic się nie stało w ten sposób, że nie zostałam kaleką, bo gdybym zginęła, wiem, gdzie pójdę. Jestem tego pewna. Także można nie mieć tej szansy w ostatnich chwilach życia, i powierzyć Bogu, być zbawionym.
Dzięki Chrystusowi możemy poznać Boga i choć nikt nie widział Boga, Chrystus nam o Nim opowiedział i objawił nam, kim jest, bo jest Jego odbiciem. To mamy w liście Jana w pierwszym rozdziale, 18 wersecie. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Tak, wszystko, co chcemy wiedzieć o Jezusie Chrystusie, jest napisane w Słowie Bożym, bo jest żywe i prawdziwe. Chrystus jest moją drogą, prawdą i życiem, bo nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez Chrystusa. To już Ania wspominała werset, jest w liście Jana, 14 rozdziale, 6 wersecie. Jest drogą nową i żywą, którą utorował dla nas przez swoją świętą osobę. To mamy napisane w Hebrajczykach 10:20. Ofiara, jaką Chrystus za nas złożył, jest święta i jedyna. Nie ma innej drogi. Dzięki tej ofierze możemy przychodzić pod tron z wiarą, ale z oczyszczonym sercem. Dlatego musimy każdy dzień sprawdzać nasze sumienie i oczyszczać nasze serca, by były czyste. Przyjęliśmy do naszych serc naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak Nim trwajmy. I na zakończenie chciałam właśnie przeczytać z Kolosan, z 1 rozdziału, od 16 wersetu. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. To, co w niebie i to, co na ziemi. To, co widzialne i co niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, które ja, Paweł, stałem się sługą. Amen. Świadomość.
podsycana twym duchem. Pozwala mi żyć na przekór żyć, na przekór całemu światu, na przekór żyć, na przekór grzechowi śmierci, na przekór żyć, na przekór całemu światu. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.